W książce rozprawiasz się w pewien sposób z alkoholem, ale też nazywasz go przyjacielem, który pomógł zwalczyć stres, nieśmiałość, różną presję. Mało to ludzi ma tak w życiu. Ale czy to nie jest tak, że tych rzeczy w pewien sposób nie dałoby się dokonać, bo to jest tak obciążające, jak mi kiedyś Grzegorz Markowski powiedział, że daje z siebie wszystko i po prostu to jest mus. Wiesz co, na pewno nam było łatwiej przejść przez te koncerty, które graliśmy na samym początku, tak? Bez tego nie wiem, jak my byśmy sobie dali radę. Mhm. Poza tym mówię bez tego, to znaczy, to nie jest tylko alkohol, tak? Mówię bez tego, że my byliśmy po prostu jakby jedną grupą ludzi, którzy non-stop przebywali ze sobą, mieli non-stop śmiechawe i cały czas się bawiliśmy, tak? Mhm. Że już się w pewnym momencie nam zatarło granie koncertów i impreza, tak? Czyli była granie koncertów, no podczas koncertów impreza, tak? Też. Tuż po zejściu ze sceny impreza, dojazd do hotelu impreza, w hotelu impreza, rano po śniadaniu impreza, wsiadł do samochodu impreza. I to trwało naprawdę długo bardzo. Więc mówię, to nam było potrzebne. Nam to było potrzebne, żeby to jakoś przeżyć, tak? To może nie jest dobre tłumaczenie dla na przykład jakiegoś psychologa, który powiedział, nie, proszę pana. No to jest tylko takie głupie wytłumaczenie, bo w ogóle alkohol w niczym nie pomaga. No więc, panie psychologu. No naprawdę nam to pomagało, tak? Tylko że do pewnego momentu, tak? W pewnym momencie się okazało, że myśmy stanęli przy ścianie i w ogóle ani w tą, ani w tamtą, tak? Dobrze. Mało tego, jeszcze ważną rzecz chciałem powiedzieć, tak, że mimo tego, że takie życie było prowadzone przeze mnie, to chciałbym bardzo mocno to podkreślić, że ja podczas imprezowania nigdy nie brałem instrumentu do ręki, czyli ja komponowałem tylko w momencie, kiedy miałem te przerwy, tak? I w tych przerwach na czysto normalnie brałem instrument, bo ja miałem taki szacunek i mam szacunek do instrumentu, że ja go nie brałem po alkoholu do ręki. Czyli ja go brałem dopiero w momencie, kiedy robiłem sobie przerwę, przypuśćmy tydzień, 2 tygodnie albo 3 tygodnie. Wsiadałem najczęściej w auto i jechałem na Mazury, żeby się tam wyciszyć i tam komponowałem utwory na płyty i dopiero potem wracałem i z kolegami nagrywaliśmy cały materiał. No i potem znowu ruszaliśmy w ten taki, w ten wir wariactwa, tak? Bo to inaczej się tego nie da nazwać, no. Ale to wszystkim pasowało, tak? To nie było nic na siłę robione i no i tak. Radio Złote Przeboje.